Cześć kochani. Ja lubię to robić, więc się cieszę za każdym razem, jak muszę coś nagrać. Jak chcę coś nagrać, nawet nie tyle co muszę, tylko chcę. Kochani, zapowiadany odcinek. Adam i Ewa. O co chodzi tak naprawdę? Chodzi o energię. Energię męską i energię żeńską. I ja się wypowiadam z punktu energii męskiej. I też z punktu tego, że mam otwartą świadomość na coś, co jest poza w ogóle energią męską i żeńską, poza ciałem i poza tym wymiarem. Ale to wiecie, i tu jest klucz, żeby nie odwaliło za bardzo, tylko żeby zharmonizować ze sobą to. Ale zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od samego początku. Bo to jest tak, uwaga, Adam i Ewa to jest bardzo symboliczne, to jest bardzo symboliczne. Zacznijmy w ogóle od czegoś takiego, co jest raj. Raj, gdzie jeszcze nie ma Adama i Ewy, czyli czysta świadomość, pustka, pustka, w której nie ma absolutnie nic. I nagle w tej pustce, nagle, Big Bang, bung, zapala się świadomość, istnieją. I ta świadomość, istnieją, rodzi w chwilę później pierwiastek męski. I to wszystko dzieje się w tym momencie, tu i teraz. Nie chcę mi się tego wyjaśnić, bo jest to nie do pojęcia na ludzki umysł. Ale uwaga, Adam. Najpierw wedle całej tej symboliki, tego wszystkiego, co jest, był Adam, czyli świadomość, czysta świadomość. I ta świadomość, czysta świadomość, która postrzegła siebie jako jestem, jako świadomość, można nazwać, że jest to energia męska. No jest to energia męska, świadomość, czysta świadomość. O, mi tutaj kość, będą takie tutaj ten małe rozproszenia, bo kość żuje ołka. I później w tej całej historii jest stworzenie Ewy, czyli materii. Materii, ziemskości. Jeśli chodzi o raj, to nie chodzi o taki raj, gdzie mamy palmy i w ogóle wszystko, wiecie, taki porośnięty lasem raj. Raj to jest stan świadomości. Stan świadomości, gdzie nie ma dobra i zła, gdzie nie ma podziału. Raj to jest to czyste połączenie. Czyli to miejsce, z którego każde istnienie w całej przestrzeni istnienia rodzi się. Raj. Raj. Można powiedzieć, że to źródło, matryca stworzenia jest tym rajem. Czyli tam, gdzie nie ma tych wszystkich trosk, gdzie po prostu jest świadomość bycia. Cudowna świadomość bycia. I dobra, jest Adam. Jest Adam, czyli jest świadomość. I przychodzi kobieta. Co nie? I kobieta reprezentuje materię. Kobieta reprezentuje materię, kobieta reprezentuje ziemię. Wszystko to, co gęste, z którego może coś kolejnego powstać. I to jest tak. Jest sobie ta świadomość męska. W tej świadomości całej powstaje sobie świadomość żeńska, czyli tak naprawdę jest to odpowiedź na pytanie, kim mógłbym się jeszcze stać. Gdyby źródło zadawało sobie pytania, pierwsze pytanie było, kim jestem, a później, kim mógłbym się jeszcze stać. Gdyby. Tego nikt nie wie, bo mimo iż czujemy Boga, czujemy źródło, to i tak ono jest wielką tajemnicą i próba jakakolwiek rozkminienia tego umysłowo jest po prostu bez sensu. Jak to się mówi, to trzeba po prostu poczuć. I w tym poczuciu tworzy się obraz, który można opowiedzieć tutaj publiczności.
Dobra, Adam i Ewa, czyli te dwie energie. Świadomość, czysta świadomość, czyli niebo, góra, co nie? I ziemia. Ziemia, czyli kobieca energia. I to jest tak, znaczy nie mówi się, to męska energia powiedziała, to facet powiedział, który już jak wyszli z raju, czyli weszli w podzielenie, zaczerpnęli z drzewa poznania dobra i zła, to nie? Tak. I że ich szatan skusił. Dobra, nazwijmy, że szatan to jest ego. Czyli ta część, która została stworzona ze źródła, która sobie zaczęła myśleć, że jest tym źródłem, pogubiła się gdzieś tym wszystkim i zaczęła po swojemu kreować. No i już całą dramę od wyjścia z raju możemy prześledzić, cały dramat, który został stworzony poprzez oddzielenie, czyli odejście od tego połączenia ze źródłem, czyli wejście w ego. Nie? I wtedy w tej przestrzeni ego spotyka się Adam i Ewa, kobieca energia i męska energia. I Adam jest zły na kobietę, bo jemu bardzo dobrze było w raju, ale sam chciał doświadczyć tego, więc jest zły na kobietę, więc przez te wszystkie następne czasy on poprzez tą świadomość, swoją własną świadomość, próbuje utemperować kobietę, która ma swoją własną świadomość, a jej świadomością jest ziemia, materia. I następuje konflikt. Następuje konflikt. Jako że Adam ma połączenie z całym kosmosem, ze wszystkim i wie lepiej, to wkracza i zaczyna swoją energią dominować. Zaczyna swoją energią dominować, czyli podporządkować. I tak naprawdę gubi się, doświadczając ciała, czyli tego, co jest, powstaje z materii, czyli w energii żeńskiej, bo planeta jest matką, co nie? Jest to energia żeńska. I ta planeta z tych wszystkich pierwiastków tworzy ciało. I świadomość męska wchodzi do tego ciała. I to ciało ma wszystkie ziemskie aspekty, których mężczyzna w ogóle nie rozumie. W ogóle, bo pochodzi, jego świadomość pochodzi skądinąd. I w ogóle tego nie rozumie. Ale wie lepiej. I tu, cały czas mówimy tutaj już o ego, o oddzieleniu. Ale wie lepiej, więc co? Ja tutaj zapanuję. Zapanują tutaj moje rządy. No i tak naprawdę ta czysta świadomość jest gdzieś zakopana, bo jest to ego, ale ten energetyczny aspekt męski zaczyna dominować i rządzić. A kobieta to jest ta energia ziemska, to jest ta ziemska subtelność i ona tymi wszystkimi swoimi zmysłami, tymi wszystkimi swoimi różnymi, tego jest bardzo dużo. Ja myślę, że kobiety wiedzą, o czym mówię, że tego jest bardzo dużo i to wszystko trzeba połączyć ze sobą. Facet się w tym po prostu zaczyna gubić, więc chce wprowadzić swoje własne rządy. No i zaczyna dominować. No i historię znamy. Historię znamy i tego już nie będziemy powtarzać. I to jest tak. To był taki krótki wstęp o Adamie i Ewie. O tym, że Adam się zezłościł na Ewę i zrobił z niej w ogóle całe zło, bo przez Ewę stracił raj. A to jest nieprawda, to jest ego. I Adam i Ewa przyszli z raju, zrodzili się w raju. Można tak powiedzieć. Czyli w tej czystej, tak naprawdę czystej świadomości. Później gdzieś po drodze właśnie wykształciło się ego. No i znamy cały dramat. I to jest tak, teraz wrócę do energii. Energii. I to jest tak, przez utożsamienie się z ciałem, czyli zapomnienie tym, że jesteśmy czymś więcej niż ciało, przez utożsamienie się z ciałem, utożsamialiśmy się do tej pory typowo z energią, która pasuje
do tego ciała. To ciało, męskie ciało w tym przypadku, jest dostosowane do przyjęcia energii męskiej. Ma te wszystkie atrybuty swoje. Ale jest ta niepamięć o tym, że to, że nie jesteśmy tylko ciałem. Jest ta niepamięć. No i wchodzi się w tą energię swoją męską i zaczyna się po swojemu. Kobiety wchodzą swoją i zaczyna się. I tak naprawdę przez te wszystkie pokolenia mogliśmy obserwować taki konflikt. Jak męska energia dominowała. Chciała podbić, zdobyć, zawłaszczyć sobie, bo przecież wie lepiej. Co nie? Jakie to jest typowe. Nawet u mnie, ja już mówiłem o tym duchowym ego, nawet u mnie, kiedy wkracza moje ego, to właśnie pojawia się to, ja wiem lepiej. Okej, okay. Mam postrzeganie dużo szersze i można powiedzieć, że i mogę powiedzieć, że wiem lepiej, ale nie zamierzam na nikogo tego forsować. Czyli to jest już wyjście z tej energii ziemskiej, męskiej, tak można powiedzieć, tej energii, która chce zdobywać. Bo ta świadomość zaczyna sobie przypominać i mówić, ty nie jesteś ciałem, wcale nie musisz pogrywać sobie w te wszystkie gierki, które są. No. Tak. I dobra, teraz powiem o balansie energetycznym. Ty mi nie za... Moment, przerwa. OK, teraz nagrywam. Dobrze, powiem o balansie energetycznym. I mi nie zaczepiaj teraz i nie patrz na mnie maślanym wzrokiem. Bo to jest gra na emocjach. A to ciało ma emocje. To ciało ma emocje i ta suczka wie, jak doskonale sobie pogrywać tymi emocjami. Wiesz co, nie? Wiesz doskonale, jak używać emocji do kontroli. No, dobrze. To takie, dobra. I co dalej? I kiedy jest nieświadomość, czyli jedziemy na automacie, ego kreuje sobie rzeczywistość taką, jaką kreuje, energię w tych aspektach połączone z ciałem i z personalizacją nie mają świadomości i działają po swojemu i właśnie wtedy jest ta przepychanka energetyczna. I do tej pory było tak, że w ciele męskim i w ciele żeńskim proporcje energetyczne były coś w rodzaju 70 do 30, czyli 70% w ostatnim czasie to była energia męska, 30 żeńskiej. I te proporcje z czasem się zmieniały, bo to było tak, wcześniej też było bardzo mocno stop, były zawyżone, były 100% i wtedy była ta zwierzęcość, ta taka dominacja mocna. A kobieta była tylko w 100% żeńskiej, tylko rodzenie. I to te proporcje zaczynają się zmniejszać i one w czasie, mówiąc 70 do 30, to mówię o tym czasie, tam nie wiem, 100 lat. Może tak, co nie, coś takiego, 100 lat. I te energie dążą do harmonii ze sobą. I można zaobserwować teraz, co w ogóle się pomiędzy tymi energiami dzieje, kiedy świadomość się budzi. I można zobaczyć, jak te energie zaczęły się w pewnym momencie po prostu miksować, mieszać. Zaczęły się pojawiać kobiety, gdzie bardzo dużo energii męskiej wystąpiło. Ta energia żeńska spadła. Zaczęli się faceci pokazywać, gdzie dużo energii żeńskiej. Zaczął się robić miks w ostatnich latach. Duży miks zaczął się w ostatnich latach. A gra emocjonalna dalej trwa. I te oczy dalej się na mnie patrzą. I macha się tym ogonem. Chodź tu. No chodź tu. O. Super. Super. Połóż się. Kalma. Kalma. Kobiety. O, dobra. I w ostatnim czasie
te proporcje zaczęły się po prostu grubo mieszać i zaczynały po prostu mega konfliktów zaczęło się pojawiać. Mega dużo konfliktów zaczęło się pojawiać. Kobiety, które wchodziły w energię męską, próbowały dominować mężczyzn i mówić im, że one wiedzą lepiej i one wiedzą, jak powinna wyglądać energia męska i ty masz się podporządkować, masz iść do łopaty, do kilofa i ten. A tam było całe jedno wielkie zamieszanie. I z drugiej strony jest to samo. Z męskiej strony jest to samo. Faceci zaczęli się robić tacy delikatniejsi w ogóle. I zauważyłem, że dzieje się coś takiego, że kobiety nagle zaczęły odkrywać i chcą odkrywać swoją moc, swoją kobiecość. Ciągnie ich bardzo mocno z powrotem do połączenia z ziemią. A mężczyzn do połączenia z męskością. To się dzieje dlatego tak, że proporcje zaczęły się chwiać. I zaraz powiem czemu zaczęły się chwiać. Ponieważ i teraz tak. Wrócę tutaj do stworzenia. Czyli można powiedzieć teraz tak, namaluję teraz taki obraz stworzenia. Genesis. Księga stworzenia. To jest tak, powiedzmy, musimy jakoś spersonifikować źródło stwórcę. Dobra, jest malarz. Namalował sobie wszystko, całą rzeczywistość, wszechświat. Namalował sobie wszystko. I żeby to ożywić, tchnął swojego ducha w to. On to oczywiście zrobił w momencie tworzenia, tchnął ducha. I w całym stworzeniu jest ta stwórcza, czysta świadomość, czysta iskra. I całe stworzenie dąży do tego, żeby wrócić i przypomnieć sobie i wrócić do źródła. Bo w każdej komórce, we wszystkim, co istnieje, jest ta energia stwórcy. Po prostu jest. Jest. I ona dąży. I tak samo ona jest w tej energii żeńskiej i męskiej. I dąży do harmonii. To jest w ogóle bardzo szeroki temat. Można bardzo dużo na ten temat mówić. Ja widzę to po sobie, że kiedy spotykałem na swojej drodze przeróżne kobiety, bardzo często dostrzegałem, że mówione jest jedno, a podświadomie włączają się po prostu zwykłe, biologiczne programy tej jeszcze żeńskości takiej starej, rozmnażania, że facet musi zapewnić bezpieczeństwo, musi dom, rodzina i w ogóle. Czyli ta żeńska energia tak naprawdę, ona tak bardzo kocha tą ziemię, że ona chce tu zostać. Męska energia tak bardzo kocha niebo, że chce do tego nieba wrócić. I to może się stać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te dwie energie spotkają się po środku, czyli w sercu. Czy nie? Ziemia jest od dołu, od góry jest niebo, czyli w sercu. I nastąpi harmonia. Pół na pół. 50-50. Bo teraz są po prostu przepychanki. Kobiety ciągną mężczyzn, można powiedzieć, w dół, bo to są programy, to jest specyfika energii żeńskiej. Ziemia. I to jest jedyna rzeczywistość. Ziemia. A facet? Niebo. Ale, że doświadczam ciała męskiego, które jest połączone z ziemią, to ja muszę sam w sobie, teraz o sobie mówię, ja muszę sam w sobie to zharmonizować. Czyli tak, wyjść przede wszystkim z podbojów i z wojowania z kobiecą energią. Czyli uznania jej w sobie. Ale jednocześnie poprzez świadomość, która jest, nie dopuszczam do tego, żeby te energie decydowały za mnie. I to jest clue tego wszystkiego. Czy energia żeńska, która przemawia przez twoje ciało, z którym jesteś utożsamiony, decyduje o twoich poczynaniach? Bo z własnego doświadczenia
spotkań z kobietami. No ale te emocje są takie silne i nie jestem w stanie tego powstrzymać. No ale hormony, no przecież to hormony robią to, nie? I to jest bardzo silne, bardzo, bardzo, bardzo silne. I ja to rozumiem, że to jest bardzo silne, ale w swojej drodze własnego rozpoznania swoich własnych hormonów, chociaż testosteron chyba jest hormonem, gdybym za każdym razem szedł za tym, co moje emocje mówią, co moje hormony mówią, to bym chodził i gwałcił. Za każdym razem, kiedy mi się odzywa testosteron, kiedy odzywa mi się chęć płodzenia, kiedy odzywa mi się chęć odczuwania tych wszystkich przyjemności, połączenia z tą ziemskością, czyli z tym ciałem, gdybym za każdym razem tak szedł, to bym po prostu dokonywał gwałtu. I nie tylko fizycznego, ale to, o tym gwałcie, to jest gwałt, który odbywał się, i nie mówię tylko o seksualności, to jest gwałt, który odbywał się na tej planecie w rodzaju ludzkim przez ostatnie setki i tysiące lat. Bo mężczyzna totalnie nie wiedział, o co chodzi. I popędy nim powodowały. I tak samo poprzez utożsamienie z ciałem i to, że myślisz, że jesteś ciałem, to te wszystkie fizyczne programy działają. I jedyne, co ja osobiście robię, to jest uważność. To jest uważność i obserwowanie tego. Rozpoznawanie tego. I miałem... parę lat temu byłem z taką cudowną kobietą. Kochaliśmy się i doświadczyłem czegoś takiego, że będąc właśnie już na tej drodze uważności, obserwowania swojego ciała, tych wszystkich reakcji, tego wszystkiego, co tam się dzieje, partnerka moja weszła w jakiś taki stan emocjonalny i zaobserwowałem, że coś jest nie tak, w trakcie jak się kochaliśmy. I w tym samym momencie zobaczyłem, że moje biologiczne ciało dalej chce. Dalej chce się kochać. Dalej chce penetrować. Dalej chce... I wtedy, jak to zauważyłem, wycofałem się z tego. Rozpoznałem wtedy, że nie jestem ciałem i moje ciało nie chce, żeby decydowało. Ja cały czas to rozpoznaję w sobie. Cały czas w kółko to ciało przekonuje o tej swojej realności, ale ja chcę żyć świadomie. Chcę podejmować świadomych wyborów. Naprawdę świadomych wyborów, a nie poprzez moją seksualność, nie poprzez coś, co nagle biochemia jakaś w ciele się odzywa. Ja to rozpoznaję na bardzo wielu aspektach życia. I staram się tą świadomość wprowadzić. Czyli znowu tutaj powrót do tego wszystkiego. Czyli świadomość, można powiedzieć, ta czysta, która zstępuje na ziemię. Ona najpierw gubi się w tym wszystkim, w całej tej energii. W tej ciężkości, ale jest potrzebna energii ziemskiej, czyli energii żeńskiej, do tego, żeby podnieść ją do tego stanu, który jest poza dualizmem, do tego stanu czystej świadomości. Ale najpierw energia męska musi w sobie to zharmonizować. I tutaj bez świadomości ze strony kobiet nie zrobi tego, bo kobieta potrafi sprowadzić w ciele mężczyznę do świadomości serca, do czucia, do współczucia, do wrażliwości. Dlatego my tak bardzo sobie jesteśmy potrzebni i nie możemy wypierać tego wszystkiego. I dobra, i teraz żyjemy w bardzo ciekawym czasie.
ponieważ te energie zaczęły przyspieszać. Bardzo mocno. Bardzo mocno zaczęły przyspieszać. I owszem, ktoś może powiedzieć, że ojejku, 1000 lat prześladowania kobiet. 1000 lat prześladowania kobiet. Ale to też było 1000 lat nieświadomości zwierzęcej mężczyzn. I nikt tu nie jest niczemu winien. Dochodzimy do takiego momentu, że te energie, obie te energie zaczynają uzyskiwać i wracać do świadomości. I jest, owszem, jest miszmasz. Jest miszmasz poprzez przywiązanie do historii, czyli rozpamiętywanie tego, co było. Żyjemy w czasach, gdzie te wszystkie traumy z przeszłości zaczynają się odpalać i u kobiet, i u mężczyzn. Bo chcą się w końcu oczyścić, chcą się w końcu odpuścić. Odpuścić. I wybieranie skrajności, czyli to, co było na poprzednim odcinku, męskie, duchowe ego, to jest skrajność. To jest skrajność. I tak samo wybieranie skrajności typu, nie wiem, ze strony żeńskiej. Ciało, 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 wszystko co ziemskie, to też jest skrajność. Te dwie drogi muszą się spotkać gdzieś po środku. I kiedy sobie popatrzymy nawet na jakichś guru czy nauczycieli, których możemy zaobserwować na świecie, to większość tych nauczycieli męskich otaczają kobiety. Bo ich tej energii żeńskiej ta ciężkość zaczyna przeszkadzać i tam jest wielkie pragnienie wzniesienia się do góry. Jest potężne pragnienie wzniesienia się. A mężczyzna schodząc na ziemię z tą świadomością poprzez ciało, czyli poprzez tą żeńskość swoją własną, może to wlać w to doświadczenie. I to się wtedy scala ze sobą. Więc jeśli facet wypiera się swojego ciała, i mówimy tu o rozwoju, nie mówimy o tych, którzy dalej gdzieś tam siedzą tylko i wyłącznie w ciele, ale mówimy tutaj o ludzi świadomych, którzy zaczynają odkrywać, że jest coś więcej. Jeśli facet zaczyna wybierać tylko i wyłącznie niebo, odlot, i to jest to samo, co się działo u mnie, to całkowicie odtrąca materię. Całkowicie odtrąca materię, odtrąca kobiety. Ale jednocześnie poprzez odczuwanie ciała, no to ma ochotę niektórych rzeczy tych doświadczać. Z reguły seksu. Z reguły seksu, pieniędzy. No. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo poplątane. To jest wszystko bardzo poplątane. Żeby zobaczyć, jak to działa, to jedyne jest to obserwować, być w roli tego obserwatora i widzieć, zaczynać dostrzegać cykliczność i zaczynać rozpoznawać, czy ja rzeczywiście jestem tym ciałem, czy nie jestem tym ciałem. W tych medytacjach wszystkich, w tym takim rozpoznawać, że tak naprawdę, kiedy wchodzisz w ciszę i przestajesz myśleć i jesteś tylko świadomością, to zdajesz sobie sprawę, że tam w tej świadomości nie jesteś ani kobietą, ani mężczyzną. I ta świadomość pozwala zacząć harmonizować to ze sobą. Ale oprócz tego, że całe stworzenie, które jest, dąży do wzniesienia, czyli do powrotu do źródła, powoduje to też, że ta planeta też do tego dąży. A my jesteśmy dziećmi tej planety. I ta planeta zmienia swoją wibrację, harmonizuje się właśnie do tego, żeby spotkać się po środku. Żeby spotkać się po środku.
i można to zaobserwować. I dotarło to do mnie całkiem niedawno, po tym jak zacząłem mówić o tym na ostatnim live'ie, o tych spotkaniach energii, że całe to gender to jest nic innego, jak jest to właśnie wejście tej nowej energii. Znajoma powiedziała mi, że ona uczy dzieci i dużo z tych dzieci po prostu nie jest zdecydowana jeszcze, jaką płcią jest. Ciało przestaje być wyznacznikiem twojej energii, w której jesteś. Przestaje po prostu być wyznacznikiem. I te umysły, które bardzo mocno siedzą w tym, że facet to jest ciało, kobieta to jest ciało, tam jest cały czas konflikt. I to można zaobserwować na froncie i w różnych innych miejscach. Można zaobserwować to. I jak że tak powiem, te stare pryki wojują z czymś nowym, co przychodzi. I próbują mówić, że to, co stare, jest bardziej realne. I to jest umysł, to jest umysł, to jest norma. To jest ego, które na bazie tego, co było, chce kierować to samo w przyszłości. Ale to się zmienia. I te energie dążą do spotkania się ze sobą. I dlatego jest takie wielkie zamieszanie teraz. Ja po sobie widzę, jak ja zacząłem otwierać się na to wszystko, zacząłem wychodzić i zacząłem dopuszczać w sobie masę rzeczy po prostu. Okazało się, że w mojej głowie są tylko i wyłącznie homofobie i ograniczenia. I zacząłem po prostu z ciekawością sprawdzać w swojej własnej świadomości. Wcale nie musiałem fizycznie niektórych rzeczy doświadczyć. W swojej własnej świadomości zacząłem dopuszczać. Zacząłem dopuszczać. I zacząłem sam rozpoznawać, że tak do końca to niby jestem heteroseksualny, ale generalnie, gdybym wyszedł z głowy, to nie ma najmniejszego znaczenia. To nie ma najmniejszego znaczenia. I okazuje się, że znaczenie ma miłość. Chyba jedyne sensowne znaczenie ma miłość. I cały czas to jest wychodzenie poza formę i poza znaczenie. Bo forma została nadana, znaczenie zostało nadane. I to ludzie temu nadali. I silniejsze umysły nadawali z czasem znaczenie i zaczęli przekonywać o tym znaczeniu innych. Ale to się zmienia. Żyjemy w czasach, kiedy planeta zmienia swoją wibrację, zmienia swoją energetykę i zmienia to, bo harmonizuje właśnie męskie i żeńskie ze sobą. Wznosi się. Ta świadomość, która zstępowała w przestrzeni czasu, zstępowała na Ziemię, podnosiła do góry cały czas energię planety, żeby mogła wyjść z tej ciężkości, z tej zwierzęcości swojej, z tego uzależnienia od ciała i od tych wszystkich rzeczy, które powodowały tylko i wyłącznie automat, autopilot. I chyba jedynym sposobem jest po prostu przestać kultywować historię. I zacząć w momencie tu i teraz, w szczerości ze sobą samym, pozwalać sobie na wszystko, na wszystkie odczucia, akceptować wszystko takim jest. Facet musi akceptować, że ma ciało, że ma te wszystkie bodźce, ale wie, że tymi nie jest. Kobieta też może, chociaż nie wiem, nie wiem, mogę wypowiadać się tylko za siebie, ale z tego, co obserwuję, coraz więcej kobiet idzie w stronę właśnie tej świadomości. Idzie w stronę świadomości. I po drodze, powiedzmy, i teraz mówię tu o moich spotkaniach z kobietami, kiedy była dużo mowy o świadomości, i ja na swojej własnej drodze, takiej jakiej jestem, niepowtarzalnej, nikt jej nie zna, tylko ja. Więc tylko ja wiem, jak jest ze mną.
spotykałem kobiety i w pewnym momencie zaczynało dziać się coś takiego, że gdzieś w tle ten program zaczął działać i ja już miałem życie ustawione, ja już miałem zaplanowaną rodzinę, już wszystko to było. Włączał się program, który był po prostu silniejszy. A mój wolny duch, jak to tylko rozpoznawał, że aha, to tylko było gadanie, czyli na przestrzeni umysłu dopiero nastąpiło gdzieś coś tam, jakieś światełko się zapaliło. Mówię, stop. Ale był taki moment, że sam też odrzucałem to, bo tak bardzo mocno wchodziłem w te przestrzenie gdzieś tam. I sztuką jest, to jest wielką sztuką, to synchronizować w sobie. Ja non-stop tego doświadczam. Non-stop tego doświadczam. I w momencie, kiedy następuje harmonia, wraca radość życia, ale ta radość życia jednocześnie jest w lekkości, bo ty doświadczasz, ja doświadczam życia, zaczynam się nim cieszyć, zaczynam się cieszyć ciałem, ale to wszystko jest wolne od tych wszystkich starych programów. I dopiero życie jest spokojne, dopiero życie jest lekkie. Bo ten duch, o którym wcześniej mówiłem na wcześniejszym filmie, schodzi i on chce się ucieleśnić. Jedyne, co stoi na drodze, to jesteśmy my, nasz umysł, nasze przekonania, nasze oceny i osądy na swój własny temat. To stoi na drodze tego. Nasze kontrolowanie, że my wiemy lepiej, to stoi na drodze tego. A my wcale nie wiemy lepiej. My tylko pamiętamy historię jako ludzie. Lepiej to wie to coś, co nas stworzyło, to coś, z czego my pochodzimy. To wie lepiej. I kiedy my zaczynamy odpuszczać nasze kontrole, nasze osądy i oceny, to ta moc, która chce się przebudzić, ona wlewa się w tą rzeczywistość. Bo my pozwalamy i my jesteśmy sami, jesteśmy jedną, jedyną możliwą bramą do wlania się tej świadomości. Długi będzie odcinek. Nie wiem, czy go nie podzielę na pół. A może ktoś wytrzyma. No. Ale ja naprawdę mówię, że to jest trudne, ciężkie i to zajmuje czas. W tej przestrzeni czasu oczywiście zajmuje czas. I nawet jak mi się czasem wydaje, że o, już coś osiągnąłem, to po prostu teraz mam pokorę, że jeśli mi przychodzi myśl, że ja już coś zdobyłem, ja już coś osiągnąłem, to na pewno jestem w błędzie. To na pewno jestem w błędzie. No. To na pewno jestem w błędzie. Więc generalnie ja nic nie wiem. I zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności za wasze życia. I jeśli chcecie sięgnąć poradę fachowca i specjalisty, to możecie udać się do jakiegoś psychiatry albo do kogoś innego, kto ma certyfikat na pewno. Ja takiego certyfikatu nie mam, ale za to mam swoje własne doświadczenie i obserwacje i cały czas ja mam w sobie, mam żywych kilka, można powiedzieć, takich modlitw, intencji. Jedną to jest, gdzie proszę ducha swojego o to, żeby widzieć prawdę. To jest taka modlitwa moja. Oprócz tego mam jeszcze różne takie inne rzeczy, które robię.
Ale to jest tak, widzieć prawdę. To jest taka główna moja modlitwa, żeby widzieć prawdę. Dostrzegać prawdę i rozpoznawać prawdę. I non-stop dokopuję się do szczerości ze sobą. I jak już mi się wydaje, że już coś osiągnąłem właśnie, że o, to już chyba wszystko jest, ale dalej jestem w czasie, w tej przestrzeni, w podzieleniu, to dalej z czasem się okazują. Jedyne, co pomaga tutaj, to po prostu dystans. Dystans tego obserwatora. Dystans obserwatora. I jeśli tego obserwatora znajdziecie w sobie i zaczniecie tak doświadczać rzeczywistości, to wszystko wam po prostu będzie podane, sami sobie podacie to. Sami sobie podacie to. I będzie to najlepsza wiedza. Nie taka, że słuchanie tutaj tego kolesia, co mówi po tej stronie, mówię o sobie teraz, nie czytanie jakichś książek, bo to jest wiedza. Ona jest przydatna. Na pewnym etapie jest naprawdę przydatna. Ale przychodzi taki moment, że trzeba wyjść ponad tą wiedzę. Przychodzi taki moment, że wiedza staje się kajdanem. Jedynym sposobem, żeby to przekroczyć, to świadomie zacząć doświadczać siebie. Czyli urzeczywistnić poprzez wiarę, czucie, miłość, szczere pragnienie, urzeczywistnić i ożywić wiedzę, która staje się mądrością, która jest transformowana poprzez twoje własne, niepowtarzalne doświadczenie. Dlatego tak bardzo mówi się teraz o kochaniu siebie, rozpoznawaniu siebie. Bo jeśli próbujemy kogokolwiek naśladować, to zawsze będziemy w błędzie. Ale to może temat na inny film. Także jakby jakieś pytania były, słuchajcie, co do tych energii męskich, żeńskich, coś byście chcieli wiedzieć. A będę znał w jakiś sposób odpowiedź na to, kto to wie, nikt tego nie wie, to dajcie znać, napiszcie w komentarzach. Wasze teksty i komentarze, jakkolwiek by nie były, nawet to, że ktoś napisał mi, że jestem pijany podczas tego, jak mówię, a generalnie nie piję alkoholu od jakiegoś czasu, to też są bardzo budujące komentarze, wszystkie. Także jeśli chcecie coś, jakiś temat, jak ja się do tego mam, czy ja to przeżywałem, czy nie, jak sobie z niektórymi rzeczami, o, i to będzie następny film, jak sobie radzę z programami, jak doświadczam swoich własnych programów. To jest dopiero. To jest ciekawe, to jest dobry temat. To jest dobry temat. Jest parę haczyków w tym doświadczeniu. Dobra. Kochani, zapraszam oczywiście do subskrypcji. Gdzieś tu pojawią się te, co kliknąć, subskrybować jak najbardziej. Dzielcie się z tym z rodziną, z przyjaciółmi, z księdzem w kościele. Bardzo ważne to jest, z księdzem w kościele się tym podzielić. Oczywiście zapraszam do swojej strony pawełsokół.com, Facebook Lot Sokoła, chociaż próbowałem zmienić nazwę na inną, na razie jeszcze coś tam Facebook nie chce tego zatwierdzić, nie wiem o co chodzi. I obserwujcie to, bo w maju tego roku prowadzę warsztaty, można się spotkać ze mną na tych warsztatach, link będzie tam w opisach. I tyle. Jestem świadomością, która mieszka w męskim ciele. Jestem tą świadomością, która
jest miłością i ona kocha to męskie ciało. I jako człowiek bardzo lubię doświadczać tego męskiego ciała. Jest fajne. Ale non-stop, cały czas rozpoznaję te wszystkie programy, które próbują mi mówić, kim jestem. I najważniejsze jest nie oceniać siebie za to. Nie wprowadzać w jakieś poczucie winy. Oj, nie wiem, co zrobiłem. Hormony poniosły mnie. Było, minęło. Ważne, żeby obserwować to trzeźwo i świadomie, na bieżąco. I rozpoznawać, więc mogę powiedzieć, że to nagranie jest takim rozpoznaniem, żebyś wyszedł poza wszelkie znaczenia i zaczął w obserwacji rozpoznawać swoje własne programy, które pochodzą z energii męskiej i żeńskiej. A, jeszcze chciałem coś dodać. Dobra, to już na koniec. Tylko i wyłącznie. Jest taka pewna idea. Co prawda to i tak się zmienia i to się zmieni w ciągu tam najbliższych lat. Ale dla osób, które chcą jeszcze doświadczać harmonii w tym pomiędzy męskim, żeńskim i żeby nie było konfliktu, to rozmawiałem niedawno z moją taką przyjaciółką, znajomą, Szatą. Bardzo dobrą płytę nagrała, teraz druga się nagrywa i bardzo fajne rzeczy mi powiedziała, z którymi się zgadzam, które czuję, że taka czysta kobieca energia, świadoma, poza programami rodowymi, programami, całymi tym historią, jest inspiracją, muzą do przebudzenia męskiego serca, które może wprowadzić miłość i świadomość w działanie. Harmonia zaczyna się pojawiać. Więc można sobie takie zaobserwować to. W tym całym poplątaniu w ostatnich latach. Ale mówię, planeta Ziemia się zmienia, dlatego tak to wszystko odczuwamy. I tak jak mówiłem wcześniej, te energie dążą do spotkania się pół na pół. Jeśli się będziemy temu opierać, będą tragedie. Jeśli się nie będziemy temu opierać, będzie przyjemnie, lekko, wesoło i generalnie wielki fan z życia. Wielki fan z życia. Wiele osób tu się nie zgodzi i powie, ale to tragedii w ogóle i ten, ale spoko. Każdy wybiera za siebie. No. To dziękuję.